Panie redaktorze, nie ma na poziomie Unii Europejskiej sankcji w tym zakresie. W związku z tym siłą rzeczy, dopóki takich sankcji na poziomie unijnym nie będzie nałożonych, to faktycznie jest możliwość importu tych towarów, które takim sankcjom nie podlegają. Sami nie możemy zrezygnować. Panie redaktorze, no wtedy kilka razy czyniliśmy takie ruchy, aby wymusić na Unii Europejskiej chociażby zakaz importu węgla. Natomiast w tym zakresie teraz oczekujemy, że jeżeli takie działania będą podjęte, to w ramach solidarnego działania Unii Europejskiej, a nie tak, że w tym samym czasie Niemcy czy inne kraje będą mogły importować, korzystać z tańszej energii i nie działać solidarnie w tym zakresie. Więc jeżeli inne kraje Unii Europejskiej się zgodzą, to możemy rozmawiać o takim ruchu.